5 listopada około godziny 6 rano na drodze pomiędzy Sieniawką a Maratajnem doszło do zdarzenia drogowego. Wstępnych ustaleń wynika, iż 56-letni mężczyzna w wyniku zasłabnięcia stracił panowanie nad prowadzonym autobusem marki Mercedes i zjechał do przydrożnego rowu doprowadzając do wywrócenia pojazdu. Środkiem transportu przewożonych było 12 pasażerów, z których 3 osoby zostały zabrane do szpitala. Postępowanie w tej sprawie prowadzić będą dzierżeniowcy policjanci. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy.